1 października wspominamy błogosławioną Cecylię Euzeppi, dziewicę. Cecylia urodziła się 17 lutego 1910 roku w Monte Romano koło Viterbo na północ od Rzymu w ubogiej, ale bardzo pobożnej rodzinie. Była 11 dzieckiem. 45 dni po jej urodzeniu zmarł jej ojciec. Na łożu śmierci prosił, by żoną i dziećmi zajął się jego szwagier Filip. Opiekował się on osieroconą rodziną. Kilka lat gościł ją w swoim domu. W wieku 7 lat Cecylia przyjęła najpierw sakrament bierzmowania, a potem pierwszej komunii świętej. Od dziecka była bardzo pobożna. Gdy miała 13 lat, wstąpiła do zgromadzenia związanego z zakonem serwitów. Jednak ponieważ ciągle chorowała, musiała wrócić po 3 latach do rodzinnego domu. Gdy stan jej zdrowia nieco się poprawił, zaangażowała się w działalność akcji katolickiej. Fascynowali ją młodzi święci. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej, pasjonista, i Teresa od Dzieciątka Jezus, karmelitanka, którzy byli wówczas znani, gdyż w czasie, gdy żyła Cecylia, zostali oni kanonizowani. Inspirowali ją do świętości. Podjęła jeszcze jedną próbę życia w zgromadzeniu zakonnym, ale po niespełna 3 latach z powodu choroby musiała wrócić do rodzinnego domu. I to właśnie w rodzinnym domu kontynuowała swoją drogę do nieba i świętości. Miała jasno określony cel. Dojdę do Jezusa drogą krótką, bardzo krótką, wytyczoną mi przez małą Tereskę, drogą pokory, opuszczenia i miłości. W ostatnim okresie życia dużo cierpiała, ale też służyła radami duchowymi tym, którzy zwierzali się jej ze swoich problemów, a byli wśród nich świeccy i kapłani. Niestety nie brakowało też oszczerców. Za tych modliła się szczególnie. Zmarła 1 października 1928 roku we wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, którą szczególnie czciła. W dniu beatyfikacji 17 czerwca 2012 roku papież Benedykt XVI w czasie przemówienia po modlitwie Anioł Pański powiedział: na koniec pragnę z radością przypomnieć, że dziś po południu w Nepi, w diecezji Civita Castellana, zostanie ogłoszona błogosławioną Cecylia Euzeppi, która zmarła w wieku 18 lat. Ta młoda kobieta, która aspirowała do bycia zakonnicą misyjną, została zmuszona do opuszczenia klasztoru z powodu choroby, którą przeżyła z niezachwianą wiarą, wykazując wielką zdolność do poświęcenia się dla zbawienia dusz. W ostatnich dniach swojego życia, w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym, powtarzała: pięknie jest oddać się Jezusowi, który oddał się cały za nas. Kardynał Angelo Amato, który przewodniczył uroczystości beatyfikacyjnej, powiedział o niej m.in.: Cecylia była wierna słowom Jezusa, który mówi: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Była ona wierna aż do śmierci obietnicy danej w dniu swej pierwszej komunii. Jezu, będę zawsze Twoja, to Ci obiecuję. Pozostawiła po sobie przesłanie męstwa i nadziei. Także ludzie młodzi są w stanie iść odważnie drogą krzyżową, towarzysząc Jezusowi, by z Nim zmartwychwstać w blasku chwały. Błogosławiona Cecylia Euzeppi zachęca też swych rówieśników, by pokładali nadzieję w Panu, wznosili oczy ku niebu, otwierali umysły i serca ku horyzontom życia wiecznego i raju. Lat życia nie mierzy się ich liczbą, ale siłą miłości. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Cecylii Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.